Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Frer, a to będzie 21. część, zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Jak co, w poprzedniej części zajęliśmy się numerem 6 na czarnej liście. Zajęliśmy się jako tak, o kurde, muszę sobie przypomnieć kim. Zajęliśmy się Mingiem i zarazem też po jego pokonaniu kupiliśmy sobie nowe auto. Już nie jeździmy nic starym Skyline'em, który ma jako tako defekt pod względem maksymalnej prędkości, bo mógł tylko osiągać 302 km na godzinę, ale i tak mimo to zostawiliśmy sobie to auto, bo naprawdę jest dobre, tak? No i w poprzedniej części jako tako, jak mówiłem, pozbyliśmy się Skyline'a, nie w taki sposób, że go sprzedaliśmy, tylko że nabyliśmy nowe auto, a Skyline'a sobie przechowamy. No i jak wiecie, Dodge Viper, tak naprawdę jest to prawilne autko, które powinno mi dostarczyć wiele frajdy. Choć kurczę, nie wiem, czy sobie jeszcze jakieś kupię inne autko, albo pod koniec gry w ogóle sobie stinguję kilka aut, tak dla zabawy. Tak, no dobra, a w tej części standardowo będziemy tutaj zbierać reputację na kolejny numer na czarnej liście. Na Webstera będziemy zbierać za to reputację w tej części. I czekajcie, zobaczymy co ten Webster od nas wymaga i zarazem ile wyścigów oferuje. Okej, okay, jest jedno na okrążenie i tylko tyle, no dobra, to tyle starczy na pewno. Mam tu jeden na eliminację, jedno okrążenie i to chyba koniec pod względem tutaj wyścigów na okrążenia, różnorakiego typu, tak. Później mam sprincik, próbę czasową. Czekajcie, ogarnę też ile mam na maksymalnych. Tu na minimalnym, tu na maksymalnym, tu też na maksymalnym, tu na minimalnym. Na maksymalnym. Maksymalny, kurde, ten. Raczej, no, chodzi o to, że pierwszy raz się z tym spotykam. Wyścig na okrążenia na maksie. A to ciekawe, a to ciekawe. Więc standardowo weźmiemy sobie tutaj rzeczy, których najbardziej nie lubię, czyli sobie wezmę tutaj okrążenie na eliminację. No i porobię te różne inne rzeczy, które bardziej mnie satysfakcjonują, czyli próby czasowe, sprinty oraz próby prędkości, a na sam koniec standardowo będziemy zajmować się różnorakimi wyścigami z maksymalnym zagrożeniem wykrycia ze strony policji. No i zarazem ta część będzie tutaj jako tako kurczę próbą naszego nowego auta. Notowania o wysokości 200 tysięcy, no mogę powiedzieć trochę nieźle. Dobra, dobra, bo ja się zagadałem, już zacznijmy tutaj się ścigać i testować nasze auto. Teraz się tak rozgadałem, tak, w garażu, a pewnie w trasie zabraknie mi tematu, znając mnie. Dobra. Kurczę, a jakie bym sobie wziął auto, jeszcze jakbym ulepszał? Kurczę, muszę się zastanowić, naprawdę. Ja chyba bym wziął sobie tego Lamborghini Murcielago, jak jeden z moich widzów zasugerował. Tak, bo jest naprawdę bardzo i to bardzo dobre. Fak. Dobra, Dodge. Ogarnij się i spróbujmy coś tutaj ugrać. Muszę po pierwsze się wczuć w auto. I jak widać prowadzenie, no, ma jako tako kurczę inne niż mój Skyline, tak? Ma o wiele inne niż mój Skyline prowadzenie, no ale dobra, nic się nie stało, aż tak wielkiego. Poradzę sobie bez problemu z nim, tylko muszę go jako tako wyczuć i ujarzmić w zasadzie tutaj na tym wyścigu. Dobra, żeby był mi posłuszny, tak? A nie się tam mnie jako tako kurde wbijał w różnorakie przeszkody. Choć kurde nie wiem, czy moje auto jest słabe, czy co, bo na razie przeciwnicy urywają dupsko, mogę powiedzieć szczerze. Ten sobie tym popyla Skyline'em jak chce, jak mu się podoba. Też w zasadzie ludziska defekt auta jest taki, że nie ma maksymalnych części zamontowanych, czyli na przykład o wiele szybciej by nasze auto przyspieszało z silnikiem na maksa. Tak, to jest na pewno pewne. Fuck, spieprzać mi z tym śmietnikiem. Kto tutaj go postawił na drodze? Dobra. Nie chcę być ostatni. Mogę być drugi, mogę być trzeci, tylko nie ostatni, bo to skończy mój udział tutaj. I zarazem muszę sobie załadować więcej nitro, tak. Też muszę sobie zarazem kupić jakieś części do prowadzenia. Nie wiem, czy wszystko kupiłem, czy też nie. Czy sobie, nie wiem, pożyczyłem na klocki hamulcowe, jeżeli tak, to kupię je. I będę prawdopodobnie widzieć lekką poprawę w prowadzeniu, a w hamowaniu na pewno, tak. I gdy już będziemy mieć maksymalne części, czyli na pewno będziemy coś mieć po tym numerze do tego auta, to nasze auto będzie lepsze, bo widzę, że tutaj przyspieszenie ma
Słabe, tak, to jest jego problem, jak wielu innych aut, które kupujemy po numerze, bo one nie mają tych maksymalnych jako tak możliwych części przeważnie i musimy jeszcze troszeczkę tam numerów pokonać, żeby otrzymać najlepszą rzecz, tak? No i dobra, bym sobie sprawił Murcielago, Corvette i to byłyby te auta, które chciałbym, tak? I jednym z nich bym, nie wiem, sobie jeździł, albo jedno z nich by pokonało tego, no, Razora, tak? Też, kurde, sobie spróbuję, wiecie co, streamingować auta, które miałem kiedyś dawno, czyli na przykład, nie wiem, Mitsubishi Evo 8, też, kurde, Toyota Supra, sobie zostawię takie autka, tak, pod koniec, gdy będę miał kasy, potąd sobie streaminguję dla zabawy po prostu, żeby umylić sobie czas i zarazem wam też. Kurczę, no widzę jednak tak, przyspieszenie to ma słabe, tak, kurczę, bo naprawdę Skyline urywał dupę, osiągał 302 w naprawdę krótkim czasie, w zasadzie no w kilkanaście sekund, a ten tutaj się droczy na 250, jakby się zapiera, no ale okej, mu jest potrzebny silnik i nowe części, wtedy będzie śmigać jak marzenie, tak, no dobra, tutaj on mnie goni, fuck, nie chcę tego przegrać, o nie. Ale robi kilka tutaj właśnie błędów, co mogą spowodować to i to jeszcze jest ten Skyline. No mogę powiedzieć słabo, bardzo słabo. Fuck, muszę sobie zostawić, wiecie co, nitro na koniec, gdyby znów mnie wyprzedził albo coś. Taki tam awaryjny zapas. No dobra, to za to już będziemy mieć niedługo, gdy mi się uda pierwszy wyścig z głowy, jeżeli mi się uda, tak? Okej, ten tutaj coś próbuje mnie dogonić i można powiedzieć, że nawet jakoś w miarę mu to idzie, bo dobrze mi lepsze po piętrach, nie mam za dużej przewagi nad nim i to mnie boli, naprawdę, tak. Dobra, Dodge, dawaj, pokaż swoją moc, 280, bez problemu, bo do 300 ileś tam pociągną, ale mu jest potrzebna prosta, a nie zakręty, właśnie on w prowadzeniu jest słaby, co przekłada się właśnie na słabe ścinanie zakrętów. I wiele innych, tutaj może być aspektów tego typu. No dobra, raczej mnie nie dogoni, tak? Ale ja zarazem nie mogę tutaj się opieprzać przed metą, bo jeszcze sfejduję, tak? Bym się zdziwił, gdyby, nie wiem, przywalił w ścianę i mógł mnie wyprzedzić on. No ale dobra, udało się, tak? To więc zajmijmy się kolejnym wyścigiem. Okej, jaki by tutaj wyścig wziąć? To jest na maksymalnym, więc nie dziękuję, to też. Wiecie co, sobie wezmę tutaj te próby prędkości. Nic się nie stanie, jak sobie je wezmę, choć też mogę wziąć sprint. Wiecie co, wezmę chyba te dwa sprinty. A później próby prędkości i czasowe, tak? No i na dokładkę, jak mówiłem, te wyścigi z maksymalnym stopniem zainteresowania. Dobra, doskonały starcik. Ja już biorę nitro od razu na maksa, żeby się rozpędzić. Jestem ciekawy, ile mógłbym tutaj nim wycisnąć na autostradzie, naprawdę jestem ciekaw, ile. Jak tutaj byłaby dobra prędkość? Ktoś nieźle zalutował, naprawdę. Fuck, dobra. Nie obijaj się o ściany tym dodżem, bo to może się źle skończyć. Dobra. Teraz sobie nitro zostawię trochę, bo na pewno będziemy go przeciągać z górki, na pewno. To jest pewne. I zobaczymy, ile tutaj nasz ten dodż wyciągnie. Choć kurde, przyspieszenie ma mozolne w porównaniu do naszego poprzedniego auta. No nie! Dobra, przywalił we mnie, to na pewno da mi jako tako trochę kilometrów w zanadrzu. No dobra. Raczej nie sprawdzimy, ile to maksymalnie pojedzie, bo no przywaliliśmy po prostu i będzie fail pod tym względem. Ale dobra, jest to kurde 300... No 320, ponad 320, więc jest prawidłnie. Fuck! Dobra. Nie udało mi się i to może zarazem zakończyć mój udział w wyścigu. Choć kurczę, jest 30 ileś procent. To jeszcze nie ma takiego wielkiego, kurde, bólu. Fuck, nie. Co tych ciężarówek tak dużo? Naprawdę, aż za dużo. Ale oni tutaj mają też problem z nimi. Fuck, co się dzieje? Co to jest za Saigon? Dlaczego, kurwa? Dlaczego? Dobra. Już się bałem, że skończę wyścig, tak, i zostanę jako tako na końcu. Już chciałem powtórzyć, no ale dobra, jakoś idzie, tak.
próbuję sobie poradzić. Fuck, no kurde, naprawdę, jednak z tymi ciężarówkami to był niezły Saigon. Chyba widzę, że moi przeciwnicy mają taki sam problem jak ja, że wbijają się we wszystko, ale tutaj mój problem jest taki, że ja mam za słabe prowadzenie Skyline'em, bym raz, dwa tutaj się jako tako wbił dobrze w zakręty jeścioła, tu mam problem z tym autem, naprawdę tu czuć, że ma to prowadzenie ciulne. Dobra, dawaj nitro. Ale oni też sobie nie radzą, więc okej, jakoś tutaj to przeżyjemy. Dobra. Czyli nie jest tak źle, jak już sobie boty nie radzą, to jako taką... Moje jako taką, kurczę, lekkie lamienie, może nawet więcej niż lekkie, jest uzasadnione. No dobra. Mamy nitro na maksa, sobie go zużyję, nie chcę go marnować. Fuck! No nie. Teraz to już w ogóle się żem popisał, naprawdę. Pro skill, uber pro. Dobra. Już teraz mnie doganiają bez większego problemu, widzę, tak? Wyjechali właśnie z tego jako tako lasu i sobie bez problemu mogą mnie wyprzedzić i to mnie boli. Fuck, zasrany tir. Okej, jeszcze 60, raczej no jeszcze kurde z 30%, tak? Wyścig jest długi, nie mogę powiedzieć, naprawdę jest długi, myślałem, że będzie krótszy. Bo już jako taką kurde 3 minuty się ścigamy. I te auta naprawdę są zmorą. A największą zmorą w tym wyścigu były te zakichane tiry. No ale popatrzcie, jaki bym ja miał plus z tego, gdybym nie zramił i dobrze się wbił. Jaką ja bym miał ogromną przewagę, tak. To jednak tutaj też daje jako tako tutaj znaczenia. Dobra. Teraz tutaj przez ten kolejny, jakby można powiedzieć, wężyk przejedziemy. No ja tam wężyk już pieprzę głupoty na samym starcie, no ale dobra. Teraz mi się nitro załaduje, trochę sobie go zużyję, bo nie chcę, żeby się załadowało na maksa i by się marnowało, tak, bym go nie używał. Wtedy to byłoby marnotrawstwo. Kurczę, pamiętam jak tutaj na tych zakrętach sobie tym punto ścinałem. Kurczę, ile to czasu minęło, naprawdę dużo. Fuck. Co się stało z tym Viperem? Dlaczego go jako tako wbiło tak w poślizg? Kurczę, to naprawdę auto ma defekt pod względem prowadzenia. To więc jako tako już sobie nim jadę trochę i mogę powiedzieć, że auto ma... No już mówiłem to kilkanaście razy, ale podsumowując, auto ma defekcik pod względem prowadzenia. I tu już zajadę pod warsztat, żeby ogarnąć jakieś części względem prowadzenia, których mogłem nie zainstalować, nie mogłem w nie zainwestować, bo po prostu to olałem. Oraz auto ma defekt pod względem przyspieszenia i to wszystko. Red Viper. No dobra, mnie raczej nie złapiecie, bo ja tutaj będę w warsztacie. Okej, okay, osiągi. Czekajcie, też ogarnę, co będę miał po następnych miejscach. Lepszy silnik po trzecim miejscu, czyli Roni, nasz kochany Roni, to po piątym, czyli po tym łysym będzie skrzynia biegów, to na pewno da trochę do przyspieszenia. Okej, zawieszenie. Zawieszenie mam na maksa. Okej, nitro. Nitro też na maksa, to cieszy. Kurde, prowadzenie mam na maksa, tak? Tak, czyli nie ulałem żadnego prowadzenia, to auto będzie miało jako tako no, po prostu ten defekt. Nieźle, tak, nieźle, nieźle. I spężarka po trzecim, nie ma sprawy. Dobra. To więc, kurde, zabierajmy się za kolejne wyścigi, tak. Czyli jeszcze co mamy do zrobienia? Czekajcie, wezmę sobie ten sprint. On chyba jest krótszy o wiele, tak. No i zajmiemy się próbami czasowymi, a na koniec próby... Próbą prędkości, na koniec próbami czasowymi zajmiemy się. Ludzisko, no już poza tutaj właśnie światem Most Wanted'a oraz serią Zagrajmy Wy, tak, bo temat już powoli się naprawdę bardzo uszczupla. Mam dla was jako tako kurde powiadomienie. Zacząłem sobie grać tak po prostu w Worda i wiecie co? W miarę kurczę mi się spodobało. Mimo już to auto, raczej mimo już ta gra, myli mi się wszystko, sorki za to. Te tam różnorakie źle skończone zdania, no ale dobra. Gra jako tako, no nie ma tej duszy NFS-a, ale no jako tako ja się przez to przegryzłem i wiecie co, w miarę naprawdę fajnie mi się gra.
Tak. I może z tego będzie seria Zagrajmy Wy, taka próbna, bo nie wiem jak to będzie wyglądać na dłuższą metę, bo tam jeżeli chcemy coś lepszego osiągnąć, to musimy zainwestować w to pieniędzy i NFS, właśnie World, bardzo on nas tutaj wymaga tych pieniędzy, nie jest to gra jako tako, kurde, jakby to można było określić, nie jest to gra tak w miarę za darmo, naprawdę tam, żeby coś zrobić, trzeba władować kasę. Choć można się zaprzeć i zrobić tutaj psikusa twórcom i grać bez pieniędzy, tak, na dłuższą metę, tylko trzeba wiedzieć jak. Ja nie wiem, jak to jako tako, kurde, chodzi mi o to, nie wiem czy zrobię tą serię, nie wiem po prostu, nie wiem. Choć NFS mi się kończy tutaj, ten Most Wanted, to chyba właśnie po nim zrobię tego Worda, ale będę musiał się zastanowić, wiecie co? Tak, zobaczymy jak to będzie. Mógłbym też zrobić Carbona. Choć wiecie co? Kurczę, jednak Worda bym sobie tutaj spróbował, bo w Carbona grałem niedawno i no, nie mam na niego żadnego jako tako parcia oraz odczucia, że chce mi się w to zagrać. Word mi się teraz cholernie spodobał. Ej no, Viper mnie wyprzedził, to jest niesprawiedliwe. Dawaj. Muszę go jako taką, kurde, prześcignąć. Tylko jak. No to teraz na pewno go wyprzedzę. Na pewno go teraz wyprzedzę. I w ogóle, skąd się tutaj wzięła policja? Ja się pytam. Czy to był wyścig na maksymalnym? Czyżby? Tak? Maksymalny. Czyli no to sprinta tego tutaj nie urobimy. Okej. On popieprzył mi się nieźle. Dobra, tutaj sobie zrobimy teraz te dwie próby prędkości na maksymalnym. Co ja mówię, na minimalnym, już naprawdę mi się pieprzy. Kurde, naprawdę. Spróbuję się ogarnąć, bo dopiero to jest początek odcinka. Tak, ja nie chciałbym tutaj gadać. Bez detów, od początku samego. Dobra, trochę nitra, tak. O, dobra, starczy. Tak, to Murciela go naprawdę ma odgłos niezły. Okej. Tu właśnie w Wordzie jako tako zrobili zamiast tych kanałów drogę. I w miarę wiecie co, to się mi podoba, choć mogłyby być kanały. Też nie byłoby źle, tak? Dobra, nieważne, że oni mnie tam wyprzedzą lub coś. Ważne jest to, żebym miał dużo prędkości na liczniku. No, teraz to na pewno będę miał, tak. Kochany Viper, co ja mówię, raczej kochany ten, kochana Supra. Fuck. Powtórzę, choć miałem 288, to jednak powtórzę, tak. Dobra. Wyprzedźmy tutaj tych czwoków, żeby mnie nie ramowali, tak jak to boty. No dobra. Tak, jednak naprawdę ten Viper to troszeczkę jest udręka z prowadzeniem tego auta tutaj. Fuck, dlaczego te boty mnie aż tak ramują? Dlaczego? Dlaczego, kurwa? Co ja im zrobiłem? Dobra, ale ja za to tutaj go lekko pchnąłem, albo zramowałem i on zakończył swój wyścig. Zrazem ten też. I się zdziwię, jak to Punto też zakończy, tak? Dobra. No, Punto też zakończyło, więc raczej... Dobra, będę miał niezłą przewagę, choćbym prawie popełnił ten sam błąd, bym znów przywalił w to, ale no, włos, minąłem się tego. Dobra. Ja tutaj nie chcę driftować, tylko jechać szybko, a nie tam, kurde, jakieś drifty będę robić. Okej. 200 coś, zostały sobie trochę tego, tak, żeby pod radar sam coś było. Naprawdę go nieźle znosi, jak mocniej przyhamuje. To jest pewnie minus tego, że nie mam tych klocków i pewnie te najlepsze klocki by zniwelowały to, ale trzeba pokonać trochę numerów, tak? Dobra, ja tutaj jako tako pod tym radarem nieźle zlamiłem, ale nadrabiam to tym, że nie przyryłem właśnie w jakiś tam element. Po prostu nie zawaliłem tam, wiecie co, w tym kanale, tak? To tutaj mi ratuje na razie dupę. Na razie, bo nie wiem jak to będzie pod koniec wyścigu. Muszę naprawdę się streścić pod względem szybkości. Dobra, fuck. No i znów to auto, tak? Kochane cywilne autko. Dobra, nitro. Zostawię sobie troszeczkę jeszcze, żeby się nabiło. No i dobra.
240. Pod tą górkę to jest moim zdaniem w miarę, tak. Tutaj sobie skrócę. Ładnie się przebiłem, choć wiem, że kurde ten skrót dużo tej prędkości nam zużywa, to jednak się opłaca nim jechać. Tak, dobra. Tutaj zarazem będzie chyba powoli kończyć się ten wyścig, tak, bo mam 80%. Dobra, 250, no prawie 250. Okej, na razie sobie radzę, na razie tutaj nie biją mnie. Pod względem prędkości chyba im to się nie uda, jeżeli w nic nie przywalę, a tu jest taki, można powiedzieć, dosyć newralgiczny kawałek. Dobra, udało się. Bez problemu, jako tako. Za drugim razem wyszłem w tym wyścigu. Okej, no to bierzmy się za kolejny wyścig, tak. Też, kurczę, naprawdę ta policja strasznie, i to strasznie, węszy. Cholernie. Gdzie nie pojadę chwilę po wyścigu, to już słyszę różnorakie wezwania przez radio. To więc słabo, mogę powiedzieć, naprawdę. Dobra, doskonały start. Na pewno mi to pomoże, bez problemu. Sobie z nimi poradzę. Dobra. Czekajcie, gdzie jest tutaj radar? Gdzie jest radar? Radar, no, troszeczkę przed nami jest, ale zaraz się z nim spotkamy. Zaraz sobie zrobimy tutaj sweet focie, tak? Okej, okay, trochę prędkości nie zaszkodzi zawsze. Dobra, tu jest. Fuck. Oni przeważnie te radary stawiają w dosyć newralgicznym miejscu, czyli na różnorakich zakrętach, tam gdzie nie można nawet użyć nitro. Tak, to jest chamskie. Bardzo i to bardzo chamskie. Dobra, 300 coś na razie. A nasze autko ciągnie, spieprzaj, nie będziesz mnie ramować, cioto. Dobra, 350 prawie będzie. Teraz nie mogę wytracić, naprawdę. Bo 300, kurde, coś to jest naprawdę niezłe podbicie tutaj, w tabeli. Fak, 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 fak. O, trochę tutaj w niego przywaliłem. Choć i tak bym wytracił tutaj na tym zakręcie, więc dobra. Nic się nie stało wielkiego. No, to teraz żem zlamił. I to bardzo. Fak. Dobra, następny fotoradar będzie za chwilkę, bo już go widzę lekko na minimapie. Kurde, połowa wyścigu, ja... No, na trzecim miejscu jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Trzeba go tutaj wyprzedzić i zastosujemy metodę zbicia punktów. Tak. Dobra, dawaj, 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 Viper. No i znów na tym drugim. Fatalnie, tak. Choć tutaj już nie ma tego ziomusia na pierwszym miejscu, bo musiał się spotkać bliżej z filarem. Nie wiem, czy to było z jego woli, czy nie. Tak, ale ważne, że ja mam przewagę nad nimi kuriozalną, tak. I pozwoli mi to zbić punktów trochę. Dobra. Mi się wydaje, że to już będzie ostatni fotoradar i finish. Dobra. A ten znów uparcie. Uparcie mnie zbijają. Dobra. Teraz się przekonamy, czy tutaj jako tako, kurczę, mój bonus pod względem pierwszego miejsca coś da. Kurde, dobra. Teraz nitro, żeby być jak najszybciej na mecie. To jest najważniejsze. Muszę mieć przewagę. Dobra. Jestem ciekaw, czy tak, czy nie. Ukończyłeś drugi. Zajebiście. Więc powtarzamy, tak. Dobra. Czyli nie było tak łatwo, tak. Czyli nie pokonałem ich bez problemu, jak to przed chwilą powiedziałem na początku tego wyścigu w tym etapie. Wymsknęło mi się, nawet nie chciałem tego powiedzieć. Tak, uwielbiam, jak mi się jako tako w ogóle jakieś słówko wymsknie. Na przykład, nie wiem, jak tego, no, robiłem fabułę propos Gotika 5. Taką swoją wymyśloną puściłem w wozy fantazji, to powiedziałem, a to będzie pomóc na fabułę do Gotika 3. Tak, z dupy w ogóle automat był. Dobra, nitro, 275. Podbiłem poprzeczkę, jest dobrze. To te 3 km więcej raczej nie będą mnie tak za bardzo boleć. Dobra. Muszę tutaj sobie szybko pojechać, choć tak, boli mnie to, że radar jest w newralgicznym miejscu. Jeszcze to gówno we mnie przywaliło do jasnej cholery. Super. Tak, ktoś mi zbije tutaj prędkość? Nie. Choć jakbym nabił to 300 i przywalił w tą zakichaną ciotę, na pewno by się nie pozbierali, tak, w tabelce. Dobra. Okej. Okay. Ktoś mnie zbije? Nie, ale depczą mi po piętach. Jeden ten Anton, czy ktoś tam depcze mi po piętach, ale nie robi mi to. Nie robi mi to szczerze, bo mam nad nimi przewagę. Okej.
Teraz tutaj ten kolejny fotoradar. Dobrze się wbije, to będę miał więcej prędkości. I się dobrze wbiłem. Dobra. 242. Kurczę. No ale dobra, dobra. Nie wiem, kurde, teraz przeciwnikom idzie słabiej. Są mniej zawzięci niż w poprzedniej. Raczej, no, w poprzednim odcinku. Odcinku. Ja jebę. Spierdalej, nie ramuj mnie. Kurwa. Cioty zasrane. No i jeszcze tak. No i jeszcze tutaj mi wygrają. No ja... Kurwa, ale mnie to... Nie powiem co, tak? Bo nie chcę, żeby ten odcinek był jako tak nasycony wulgaryzmami, jak mokra ścierka. Ale chyba do tego właśnie zmierza. No super. Nie, no nie. I teraz, że jakieś zasrane Porsche mnie ramowało, jakaś tam ciota mnie ramowała, ja standardowo przez to przegram. No nie. Dlaczego? Dlaczego, kurwa? Będzie, ukończyłeś drugi, a nie, jednak pierwszy, to miło, tak. Niestety ramowaniu się nie udało, tak, i dobrze. Ciota jedna. A propos ramowania, jest dosyć popularnym motywem wkurzania graczy w wyścigach w NFS World, naprawdę. Tam to ramują nieźle. Inni przeciwnicy, nie boty, tylko normalni gracze, co jest naprawdę, wiecie co, żałosne. Powiem szczerze, no okej, okay. Teraz próba czasowa, to co najbardziej uwielbiam, tak? Naprawdę, to jest coś uber i tego nie ma w Wordzie. I bardzo, wiecie co, a propos tego żałuję. Naprawdę, bardzo i to bardzo żałuję. Tak, i wiecie co, mimo iż już, kurde, no tematy się kończą, to przerzucę się na Worda, trochę o nim wam ludziska powiem, tak, bo grałem w niego tak z 3 dni, grałem w niego wcześniej, więc jako tako mam wgląd, co się zmieniło, co na dobre, co na złe. No i dobra, spróbuj tutaj zarazem dobrze gadać i też jeździć, tak, choć moja podzielność uwagi na to mi może nie pozwolić. Dobra, Worda pierwszy raz, kurde, tknąłem chyba z 2 albo 3 lata temu, tak. Wiecie co? Chyba z 2. Tak, z 2 lata temu pierwszy raz tknąłem Worda. No i jako tako mi nie styknął, bo nie miał duszy tego... tych NFS-ów Most Wanted i Carbona. Nie miał tego po prostu. No i po pewnym czasie grania po prostu mi się znudził, tak? Za drugim razem też do niego przysiadłem tak po prostu, bo sobie popatrzałem na właśnie filmikach w YouTube, jak to fajnie wygląda już na tych wyższych karcach. Tak, na przykład, nie wiem, na Skyline'ie, to sobie znów przysiadłem i też mi się po pewnym czasie znów znudziło. I teraz jest moja trzecia próba, podchodzę do tego z innym myśleniem. Dobra, to nie ma duszy NFS-a i tu będzie miał minus, ale spróbuję się przegryźć. No jakoś się tam przegryzam, jakoś tam jakoś idzie. Zatem też, jako tako, wiecie co, kurczę, naprawdę przyszedłem raczej do tego NFS-a za... trzecim razem. Z tego motywu już zacząłem znów grać oraz nagrywam tego NFS-a Most Wanted'a. I jako tako, wiecie co, po prostu spodobał mi się ten NFS. Naprawdę spodobał mi się. Jakoś idzie. Na razie mam ile, kurde, ze 150 tysięcy auto pierwszego poziomu wymaksowane. I biję na tego Skyline'a 2000. I chyba zrobię jako tako, wiecie co, serii zagrajmy wy. Jednak chyba tak, bo z Carbona mi się nie chce, chyba, wiecie co, chyba mi się nie chce z Carbona robić, tak? Zobaczymy, wiecie co, zobaczymy. No i dobra, plusy, minusy, właśnie plusy, minusy. Ludziska. Jak mówiłem wcześniej, żeby coś zrobić, fuck, coś tutaj dzwoni, ja zaraz podbiję to odebrać. Dobra. Nie no, chodź tutaj, w dupie. Okej, okej, czekajcie, ja tutaj zrobię chwilę, jako tako, wiecie co, wolnego, tak, i zaraz będę. Dobra, jak co jest tym ludziska, jako tako, znów do mnie jakieś tam gówniane tam T-Mobile dzwoniły i takie tam inne rzeczy, tak, biuro obsługi, takie w ogóle tam pierdoły w dupie. No ale dobra, mniejsza z tym, tak, jestem po tym odebraniu telefonu, jakieś tam zety pierdoły, umowy, srowy, znów jakiegoś tableta mi chcieli wcisnąć, ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza, was to pewnie nie interesuje, jak zarazem mnie, tak, mi jest tylko starczy komp, i zarazem spróbuję tutaj bardziej ogarnięcie komentować, tak, bo jednak jak tutaj przysiadłem,
Jak tutaj, no, przysiadłem na początku, to słabo, słabo, tak? Dobra, zajmijmy się tą próbą czasową. No i teraz, kurde, po tym wszystkim będą maksymalny, kurczę, a tych maksymalnych coraz więcej. Tak, a moje autko jednak nie jest taki Uber Pro, jak tak patrząc, tak? Nie wiem, czy też właśnie policją spróbuje się zająć tym Nissanem Skyline'em, bo z Nissanem to tam jeden pies, jak go skasują, trudno, i tak mogę mu zbić te gwiazdki. Albo krzyżyki popieprzyło mi się. Tak, no okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, pierwsza ze sześciu urobiona. I jakim tutaj wyścigamy się zająć na maksymalnym? No standardowo w tych, w których jesteśmy sami na sam początek. Bo nie chcę już się od razu ścigać z policją, tak? Pewnie nawet nie mam tego kamienia milowego, żeby zgubić tą policję szybko. Więc szykuje się dosyć ciekawa część tutaj, tak? Może jeszcze ciekawsza niż przedpoprzednia, czyli 19, w której failowaliśmy, i to naprawdę nieźle z policją, tak? To już w ogóle było jako tako smutne oraz przykre do oglądania pewnie dla was oraz do wykonywania dla mnie, bo wtedy miałem takiego skurwiałego farta, tak? Tak mi nie fart dopasywał, że po prostu tak, kurczę, było to topornie z tą policją urobić, że szkoda gadać. Dobra, dobra. Jakoś przeżyliśmy, jakoś się nam udało, autka nam nie zabrali, nie było końca gry. Tylko no, jedziemy i ścigamy się dalej bez większego problemu. No okej. A, i to te tam jakieś tam pierdoły i tam inne, które zakończyły, kurczę, komentowanie Worda, tak, przeszkodziły mi w tym. To okej, dobra. Powróćmy tutaj do komentowania Worda. No i tak, jeżeli chcecie sobie coś porobić, pościgać się, być w ogóle już tacy bardzo dobrzy i tak dalej, to albo musicie dobrze grać i być uberkoksami, albo musicie posmarować twórcom Worda. I naprawdę, ci twórcy Worda chcą dużo, bardzo dużo za posmarowanie i to mnie wkurza, wiecie co, naprawdę. Jak gdybym ja był jako tako, nie wiem, był osobą, która jako tako, kurde, jakby to określić, tworzyła Need for Speedy, wkładała w to swoją pracę i na pewno zgarnęła za tu kupę szmalu, to bym nie chciał aż tak dużo. Za aż tak dosyć mało, bo Word naprawdę jako tako, kurcze, aut za normalne pieniądze, które jako tako, kurde, sobie urabiamy w grze, a nie za takie nasze, kurde, pieniążki, które zarabiamy albo dostajemy od rodziców. Chcę, tak, bo naprawdę jest dużo aut za pieniądze normalne, pieniądze, kurde, jako takie, które zarabiamy w grze, a nie takie z portfela, tak. Też tutaj moje źle składanie zdań oraz pojęć nieźle się przyczynia, tak? Bo na pewno pomyśleliście, że chodzi o to, że jest jako tako, kurde, mało tych samochodów za jako tako te pieniądze, które zarabiamy. Nie, to jest w ogóle inaczej, tak? Nie chodziło mi o to. Jest strasznie mało samochodów, które możemy sobie po prostu tak kupić bez wyduszania kasy w tą grę, tak? Dobra, tutaj za to mam jako tako, kurczę, no prawie 40 sekund, pół minuty takiego tam bonusiku, w którym mógłbym się opieprzać, no ale okej. Zakończyliśmy, teraz się zajmiemy tutaj tymi wyścigami na maksymalnym poziomie. Dobra, dobra, ale wiecie co, zobaczymy tutaj te kamienie, może fotoradary, tak? Może to też. Czekajcie, czekajcie. Wiecie co? Tutaj kamienie milowe z fotoradarami nabiję sobie Skyline'em, bo Skyline bardzo dobre ma przyspieszenie. Tak? Może z tym 300 będzie problem, może nie. Zobaczymy jak to będzie. Czekajcie, notowania wysokości 200 tysięcy, jest to cholernie dużo. Start o wartości 100 tysięcy. Dobra, muszę zgubić pościg. Okej, ten kamień milowy będzie mi pasować, tak? Będzie to łatwy kamień milowy. I nie wiem, czy też spróbuję właśnie tutaj się pościgać policją znów tym Skyline, bo on naprawdę ma dobre przyspieszenie. A Dodge trochę ubolewa tutaj właśnie. Więc chyba Skyline, tak. Chyba więc Skyline będzie tutaj jako tako z policją się bawić, bo myślę, że policyjne Furexy
A raczej jak będę jechać 302 na godzinę, jako tako nie przyszpilą mnie do ściany. Tak, o to mi chodzi. Dobra, coś krótkiego i coś, żeby łatwo wyjść z opresji pod względem policji ją zgubić. Okrążenia. Okrążenia trwają długo. Naprawdę długo trwają. I wtedy można nawet mi się szybko nabić drugi stopień, a drugi stopień już jest bardziej hardkorowy, bo na pierwszą starczy tylko puknąć lekko w tą policję, ona już w ogóle leci w piździec. Dobra, to więc to ta próba czasowa niech będzie. Tak, tu powinno być w miarę. A sobie mówię prędkości, a miałem być ogarnięty. No chyba mi się nie udaje. Tak, i bardzo nad tym ubolewam, tak, naprawdę, jako tako chcę, żeby moje odcinki były ogarnięte pod względem wymowy i niesepleniania, naprawdę tego chcę, ludziska, jak nie wiem co, tak, naprawdę. Chcę, żeby naprawdę się to wam miło oglądało, bo niektórzy ludzie, nie mówię kto i jak, tylko przykładają bardzo, i to bardzo mało, jako tako pracę pod względem, wymowy, po prostu nie mają tego problemu jak ja, ale nagrywają do dupy albo nagrywają dobrze i tutaj jest to moje ubolewanie, bo ja myślę, że w miarę dobrze nagrywam, ale to moje komentowanie bardzo i to bardzo ubolewa, naprawdę. Jest to zarazem lekko tak, o kurde, taki gwóźdź do trumny, który nie wiem, może być albo nie, zależy jak tutaj będę jako tako zajmować się moim kanałem i czy też tutaj moja wymowa się poprawi. Ale jako tako, wiecie co, przyjemność mi naprawdę bardzo dobrą jako tako daje, że na przykład, nie wiem, patrzę moje stare odcinki z Gotika, w którym w miarę spleniłem, ale pokazywałem co i jak i dobrze radziłem, są w miarę jako tako, no, tolerowane. Fak, no i znów jakieś gówno przywaliłem, tak? W miarę są tolerowane i mają dużo wyświetleń. To mnie cieszy, tak? I mnie też cieszy, że jak sobie zrobię filmik, to na przykład będę miał 30 wyświetleń, a nie jakieś tam 1000 i będę narzekać, tak? No dobra. Teraz chyba będę musiał sobie powtórzyć znów, tak? Chyba tak. No, raczej będę musiał sobie powtórzyć. Słabo to, więc powtarzamy, tak? Nie udało się, nie udało. Tak, był fail. Tak, i wiecie co, mimo to starczy mi to 30 wyświetleń. Tak, choć wiecie co, byłoby lepiej, jakby było więcej, no też. Znów tutaj jakaś mnie ciota zablokowała, ale dobra, nie będę się tym przejmować. Choć wiecie co, przez to, że te cioty mnie zablokowały, to Gallardo sobie jako tako, kurde, dało w długą, tak. Spieprzać ode mnie, sami się nawzajem ramujcie. Fakt, co ja też się tak ubijam o te ściany. Tutaj też jest wina po mojej stronie. Dobra. Dawaj, Viper. Nitro i tak tutaj się jako tako zregeneruje, tak? Ale poza tym to jest newralgiczny punkt, więc nie będę mógł wrzucić tego za dużo w tym punkcie. No dobra. Policaj. Okej, cieszę się, naprawdę. Bardzo szybko, kurde, przy początku wyścigu. Naprawdę cholernie szybko. I go skasowałem też szybko, więc fajnie, naprawdę fajnie. Dobra. Pięknie. I teraz jest najważniejsze, żebym miał dużo nitra i też dużo prędkości. Widać, tamci dwaj dosyć dobrze biją prędkość, tak? A ten za mną, nie wiem, mu nie idzie za bardzo. Trochę mnie ufaili. Więc nie muszę się aż tak bać, bo ten ostatni będzie długo i to jeszcze raz, kurde, długo po mnie na mecie. Dobra. Ja też zarazem chcę mieć trochę tych kilometrów w zanadrzu, bo to Gallardo nieźle ciśnie. Albo ten Merc. Cholera wiem, na pewno, że to może być złe dla mnie. Naprawdę złe. A, i teraz tutaj tak. Freru, zmieść się w zakręcie. Dobra, udało się. I nitro, nitro. Fak, ciężarówka, kur. Nie mogłem wcisnąć na maksa, bo bym się z nią spotkał. I to naprawdę w niemiły sposób, tak, przylutowanie w ciężarówkę w NFS-ie kończy wyścig, a w realnym życiu życie. Dobra. Pięknie. No i chyba powinno być, chyba. Choć się nie zdziwię, jak mnie zbiją znów. Dobra, czekajcie, ja mam tutaj tylko do zbicia 30 km, więc powinno mi się udać. Pięknie, udało mi się. Dobra, teraz im prędzej do miasta, albo im szybciej, żeby zgubić i sobie urobić kamień milowy.
to się w ogóle rusza, czy nie? Rusza się, ale tak mozdolnie. Gorzej niż kurde moher do Biedronki. Tak. Tutaj nabicie tej świnki będzie proste, czyli szkód, naprawdę. Świnie się bije prosto, jak szkoda gadać. Okej, no i dobra. Dawaj, dawaj, Viper. Streszczaj dupsko. Nie wiem, to jest chyba tak zbugowane, jak chodzi... Chodzi mi o to, ludziska, że te ukrycie bije się tak długo, jak nabijanie zainteresowania policji w wyścigu. Tak, to jest ten taki lekki bug, który no, może nam utrudnić życie. No ale dobra, notowania już mamy z głowy, bo mimo że w tamtej części się dobrze, raczej nieźle się męczyliśmy, to nam się, wiecie co, udało. Tak, udało nam się. I wiecie co, pojeżdżę sobie Skyline'em, żeby mieć porównanie, tak? Żeby mieć porównanie z przyspieszeniem i też, żeby się pobawić z policją. Dobra, wybór auta. Bierzemy naszego starego, kurde, Furexa i chyba kupimy mu tak w dodatku za swoją dobrą służbę klocuchy. Tak, klocki hamulcowy mu kupimy. No to ma przyspieszenie na pewno, tak? Dobra. Dawaj, kupić tutaj jakieś części. Silnik, silnik, silnik. Dopiero na trzecim. Tak sobie popatrzę w ogóle, wiecie co, sobie tak popatrzę. Dopiero po piątym. Zawieszenie. Teraz mogę sobie kupić. Tam 10 tysięcy, nic się nie stanie. Nitro. Nitro też możemy sobie kupić, więc okej. Opony. Opony mam na maksa, okej. Hamulce. Hamulców nie mam. Dopiero po piątym, to więc bierzemy hamulce, które chyba za dużo nie zmienią, ale okej. Tyle mam kasy, że po prostu tyle wygrać. Albo wiecie co? Podbijmy na chwilę do sklepu i chyba w tej części jako tako sobie stringuję auto. No, sobie stringuję auto, tak. Tak dla zabawy, bo na tyle kasy już szkoda gadać. Albo wiecie co, albo nie. Bo jak ja mówiłem, zbieram na tego. Na Murcielago. Na Murcielago, choć to auto też będzie dobre. Bo chciałbym sobie stringować tego Mitsubishi Evo. Choć wiecie co, dopiero po tym, po Murcielago zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, te wyścigi. Dobra, okrążenia sobie bym wziął, sprincik po tym i czasowa na koniec, bo w czasowej tylko nas będą ścigać, tak? Okej. Okay. I chyba naprawdę teraz perfidnie urwałem, raczej wcześniej perfidnie urwałem temat tego, no, temat Worda. Bo nie wydałem mu ocen, nie powiedziałem czy grać czy nie. Dobra, bo naprawdę tutaj zboczyłem w jakiś inny temat, tak, ja tak mam, że nie dokończę i tak dalej. No i dobra, wracając do tego wszystkiego, kurczę. Worda jako tako, moim zdaniem fajnie się gra. Choć musicie brać pod uwagę, że to nie będzie miał duszy mostu Undertale Carbona, bo po pierwsze nie będzie jako tak kurcze botów, które będą bardziej kulturalne od graczy, którzy będą ramować. No nie ma ogromnej liczby tutaj graczy, którzy normalnie postępują, przeważnie ram-ram, w ściany kolego tutaj przywalisz, zrobić mały dżihad i tak dalej, to dla mnie jest skurwiałe i chamskie. Tylko podejść i takiemu lepa wywalić na mordę, tak? Taka ma opinia pod względem tutaj tego. No i dobra. Będziecie mieli ograniczoną liczbę aut, ale auta jako tako kurczę, nawet te ograniczone mają w sobie duszę, bo jednak kurde Nissan Skyline 2000 GT, czy jakoś tak ładnie wygląda. Też kurde Nissan ten R32 fajnie wygląda, więc jako tako jeszcze tutaj pod względem aut jest spoko, pod względem wyścigów też jest w miarę spoko, bo nie wiem, ci gracze co w tym Wordzie, nie wiem, albo ramują wszystko i robią za taran,
albo nie wiem co, boją się przycisnąć, nie wiem, przycisku klawiatury, bo co, bo im klawiatura zżera więcej prądu, co jest niedorzeczne, tak? Nie wiem, ale ja po prostu naprawdę, mimo iż nawet sfailuję kilka razy, przeważnie wygrywam. Zdarza mi się w małym procencie, kurczę, graczy, którzy są lepsi ode mnie, przeważnie są lepsi pod względem tutaj części w autach, ale też są tacy, którzy coś potrafią, a przeważnie, nie obrażając graczy, żebyście się poczuli urażeni, ci ludzie, którzy mogą mnie teraz oglądać, po nie wiem, po dłuższym czasie, grając w Worda, niektórzy gracze, może większość, nie wiem, no, lami, tak, i kurczę, no, sorry. I żeby nie, że ty osobą, która to ogląda, szlamisz, tylko, no, nie wiem, nie radzę sobie i tak dalej, no ale dobra, mi to jedno, ja tam sobie lubię wygrywać wyścigi, tak, mieć więcej trochę tego profitu z wygranej, złotą kartę, mi to nie przeszkadza, tak. No i co jeszcze? Można grać, choć ma swe minusy, nie jest grą, która trafi do tych gier, które będą uwielbiane, która będzie urywać dupę, ale jest grą średnią, w która może przynieść satysfakcję, choć nie będzie tu porywać, jak mówiłem wcześniej. Dobra. Skyline'a jako tako, można powiedzieć, tutaj tego troszkę Skyline'a bardzo dobrze szanuję i widać jeszcze bym mógł sobie bez problemu wygrywać tutaj nim wyścigi. Choć to za strony 302. Tak, naprawdę, gdyby nie 302, to bym ciągnął nim dalej bez problemu. Bo już widzicie, ma osiągi na maksa, wszystko ma na maksa. No jeszcze policja na sam koniec. Dobra, ale ja ją zaramuję tą kurwę, tak? Ale się pięknie przystawiła, tak, pięknie dostała, ładnie. Dobra, teraz szybko uciekamy do parku, żeby się schować. Dobra, ładnie, żebym ją zramował. Teraz tylko tutaj uciec ładnie jej. I będzie znów te chamskie, jako tako, kurde, ukrywanie na niskim poziomie. Choć nie, okej, okay, teraz dobrze wskoczyło. Dobra. Okej. I jeszcze jakie wyścigi mamy? Jeszcze mamy sprint i jeszcze tą próbę czasową, więc bierzemy się ze sprincik i na koniec próba czasowa. Ale wiecie, co mi się podoba, jako tako w tym Wordzie? Tuningowanie, tak, tuningowanie pod względem wizualnym i też, kurde, części. Nie ma jako tako małego jakby zestawu części do ulepszenia naszego Furexa, tak. Naprawdę jest dużo części, które polepszają tutaj nasze auto. I każdy ma do nich dostęp, nie ma części za golda, możemy jedynie wygrać lepsze za zbieranie diamentów lub w wyścigach, więc okej. Tutaj pod względem osiągów jest okej. No zawsze można sobie kupić auto za golda, które ma uber części, ale też możemy tutaj takich graczy pobić, tak, bez większego problemu, gdy mam dobre auto, tak, co jeszcze, ludziska, kurczę, się ode mnie mendo, nie wygrasz, naprawdę fajnie się tuninguje, bo to nie jest taki tuning z tego, no, z Most Wanted'a, że mam naklejki do wyboru, tylko możemy sobie je zarazem tam w tym Wordzie przemieszczać, tak, własną tutaj jako taką ręką po karoserii, czyli może być po prostu możliwość, kurde, jako tako tuningu wizualnego, znaczy możliwość tuningu wizualnego jest naprawdę bardzo i to bardzo duża. Możemy mieć, kurde, masę tutaj wzorów oraz kombinacji do robienia, więc okej. Tak, tu jest dobrze, naprawdę. Viper, kurde, tutaj mnie wyprzedził, choć jak już rzucę nitro, to moje autko leci jak rakieta. Zarazem tutaj policja tam ustala, że znów się ścigają gnoje wrenne i trzeba ich spróbować złapać. No ale ja spróbuję z całej siły tutaj udaremnić im to i trochę ich zmasakrować jak lewaków. Ale dobra, teraz tutaj dobrze się wbić, tylko żeby się za bardzo nie poślizgnął, tak? Co było przed chwilą na tej trawce. Okej, jeszcze 10%, ale zamiast mieć skurwiały fart, policja będzie tutaj przed linią mety. Albo i też nie. Dobra, nitro, jeszcze raz nitro, ciśnij Skyline. Pięknie, udało się. Teraz jestem ciekaw, czy dalej ma to 302. Pewnie ma, co mogłoby się tutaj zmienić. Tak, ma 302. Szkoda.
Tak, mimo iż mu dałem część jakieś tam, to ma dalej to 302. No i dobra, tak. Będzie ciekawie, będzie zabawnie. Dawaj. I doskonały start. Kozacko, tak. Uber Pro. Czeka nas długi wyścig, w którym będziemy się długo ścigać. Tak. Po ukończeniu jego z policją. Jestem ciekaw, czy notowania nabiją się łatwo, tak. Na pewno świnie nabijemy łatwo, tak. Ale te 200 tysięcy notowań, nie wiem, czy to bić. W końcu mamy te notowania na tego Whistola zrobione, jako tak, kurczę. I mi by to pasiło, naprawdę. Dobra. Pięknie. Bonusik 13 sekund zawsze dobry, tak. Kolejna brameczka za ponad minutę, ale okej. Ja tam mam czas, mogę sobie nagrywać. Kurczę, jestem ciekaw, kiedy skończę tego, no, Most Wanted'a. Pewnie ferie. Bo ja jako taką mam bardzo szybko ferie, tak. Tyle wygrać. I mi to na rękę. Wiecie co? Lepiej mieć ferie szybko po szkole niż kurczę długo. Bo jednak wolę się jeszcze trochę tam polenić i szczególnie nic nie zrobię w te 2 tygodnie szkoły, tak? Chodzi mi o to, że lepiej, jako tak, o kurde, mieć ferie po świętach szybko, bo wtedy, jakby można powiedzieć, nie będziemy w prawie pod względem uczenia, tak? Bo jednak jakbym miał te ferie dłużej, nie wiem, na przykład bym miał je jako ostatnie województwo, to co by to mi dało? Tylko dałoby mi to, żebym miał 2 tygodnie wolnego i bym jeszcze się wyrobił z uczenia. A to jednak nie to, nie to. Wolę szybciej, kurde, mieć ferie i później się wziąć za naukę, już bez żadnych wolnych, bo jak ja już mam wolne dłużej niż 3 dni, to automatycznie tracę możliwość jako tako dobrego uczenia, jakby to powiedzieć. Czyli coś dłużej niż weekend wyklucza tutaj moje dobre stopnie. Dobra, pójdzie ram, pójdzie ram. Tak. Ginisz matławcu. Pięknie. Takie rzeczy lubię, choć zbiło prędkości, to i tak lubię sobie takiego szmotławca zaramować. JP na 100%. I wiecie co? Nie wiem, może wam to nie pasić, może nie, ja bym, wiecie co, wolał mieć wolne w święta. I się nie wkurzcie, bez żadnych ferii, tak? Tylko chciałbym mieć tak, że te tam pierdoły wolne dni, które jako tako, można powiedzieć, moim zdaniem, jako tako wybijają z nauki. Wolałbym mieć taki motyw. Kurde, naprawdę chciałem się ogarnąć, a się nie ogarniam. Wiecie co? Chciałbym mieć taki motyw, że po prostu nie miałoby się tych wolnych w środku roku, albo miało, ale miałoby się, kurde, dłużej wakacje. Nawet, na przykład, nie wiem, 3-4 miesiące. To bym wolał. Tak wolałbym mieć, kurde, taki motyw, że miałbym wolne święta, jakieś tam dni święte, ale poza tym byłoby trochę harowania, bez tam wolnych. W środku albo byłoby więcej wakacji, tak, to miesiąc albo 2. Tak, tych wakacji byłoby więcej, to byłoby bardziej mi pasiło. Dobra, masz rama, szmatławcu, ja was będę tutaj masakrować, bo wy macie przyciółki, tak. Świnie będzie się łatwo ubić, po prostu to będzie takie proste, że nie wiem, naprawdę ślepy to by zrobił. No, nie przesadzajmy, że ślepy, ale naprawdę noob. O. Noob by nawet to zrobił. Chcielibyście mnie złapać, koledzy, ale ja tylko chytrze tutaj realizuję swe plany i się o mnie obijacie. To jeszcze nie ten czas, żebyście coś mi zrobili. To nie ten stopień jeszcze, koledzy. Chodźcie, pojedziemy sobie na jacht. Tak, będzie fajnie, będzie zabawa. Proszę bardzo. Ile was się skasuje? Słabo. Słabo, słabo. Dobra, stan trzeci. Tak, mam stan trzeci. Zainteresowanie, stan, mniejsza z tym. Ważne, że mnie ścigają. Chodźcie, koledzy, chodźcie, chodźcie, cioty na budowę. Tak. No i powolutku. Pięknie. Się sami załatwiliście nawet. Po prostu tyle wygrać z waszej strony. Ja tutaj muszę uciec, tak, mogą mnie złapać. Ale,
Jednak nie, jednak nie. A ciota jeszcze tutaj mnie zgubiła, to więc pojadę mu z drugiej strony, żeby ogarniała lama. Bo on jako tako widać chyba trochę niezdolny, tak, do myślenia. No, cioto, cioto, chodź, tu jestem. Masz jeszcze rama, mi tam to nie przeszkadza. A, i właśnie jak się ścigałem w Wordzie z policją, to zależy, kurde, od tutaj właśnie... tutaj właśnie wyścig oraz jego jako tako nagroda zależy od tych... jako tako, kurczę, tych ilości dokonanych szkód, czyli zniszczonych pojazdów policyjnych, bo cywilne jako tako są bardzo nieopłacalne do niszczenia i się mało za nie dostaje. Tak. Dobra, mi tutaj widać, że będzie policja bardzo szybko bić na czwarty stopień. I myślę, że chyba będę mógł się nawet ścigać z piątym. Dobra, ja sobie podjadę pod tutaj tą blokadę. Mam nadzieję, że się nie zniszczy. Ona musiała się zniszczyć, to jest naprawdę lamerskie. Tylko z tą ciotą muszę się ścigać, którą mogę sobie załatwić od tak. Ale on jest na mojej łasce z tego motywu, że czekam na posiłki. Tylko tyle mam do powiedzenia. Dobra. Chodź, 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 lamo. Pamiętam tutaj, że za te budki było dużo, naprawdę było dużo. Dobra, wbijam się w środek, żeby go zniszczyć, tak? Pięknie. Zniszczyliśmy go. Rozwalimy trochę tych budek, bo za nie kupę forzy się dostaje, prawie co za radiowóz. Dobra. Fuck. Nie, tutaj z takiej mańki go nie zaramuję, tak? W ogóle nie uda mi się go zaramować, tak? Chodź. A, poszło. Kurwa je! Dobra. Jeszcze to. Pięknie. Tyle pieniądzów, tyle. Tyle wygrać. Pięknie. A ja sobie kasiorę biję dalej bez problemu, tak? Naprawdę kasiorę się bije łatwo. Tutaj przyszedł mój kolega i posiłeczki już zaraz będą. No, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i będzie zabawa. Ja będę musiał spieprzać do miasta. No, chcę mi ich się trochę poniszczyć. Dobra. Pięknie, tak, taki Saigon. Dobra, ja tutaj sobie przeskoczę. Dobra. Nie muszę, wiecie co, raczej nie mogę za bardzo w nich walić, bo oni mnie zaspią masą, tak? Dobra, stopień czwarty, a stopień czwarty będzie mi się bić? Nie, jestem bardzo zawiedziony, bardzo zawiedziony, naprawdę. Szkoda, bo oczekuję bardzo szybko tego piątego stopnia. W piątym stopniu w ogóle jest hardcore, tam się wszystko łatwo bije. Ale to zaraz będzie piąty. Chyba po tym numerze albo po następnym. Bo już naprawdę cross jest cięty oraz jego pieski, tak? No i zaraz tutaj, kurczę, będzie świnka zaliczona, tak? Tylko muszę kogoś puknąć, na przykład tego szmatławca kilka razy, tego pepsa klepnąć i w zasadzie zrobione. No już zrobione. Dobra, koledzy, chodźcie, zrobimy dżihad. Tak, chodźcie na stację. Allahu Akbar. Dobra, udało się, tak? No ale mał, słaby kombo, słaby, jestem zawiedziony. Dobra, tutaj kolczatka chyba, tak? No, kolczatka. Ja się tak przybiję, ramujemy, pięknie. Dobra, lekki sufrowi papa. Ja nie zrobię papa, o nie, kolego, nie. Za dużo nitra mam. Jesteś za cienki w uszach, żeby coś zrobić mi. Wy też. Dobra, udało się, chcę uciec, pięknie. Dobra, tu też mnie złapią. Tak, po prostu Most Wanted tutaj właśnie jako tako się odzywa, jego prawdziwa dusza, która mówi, rozwalaj policję, tak, niszcz psy. Dobra, ja już się zmywam, bo kamienie milowe są zaliczone. Nie będę się szczególnie ścigać, bo wiem, jak to może się skończyć. Też szczególnie nie zależy mi na tych kolczatkach, naprawdę. Notowania zbiłem na 200 tysięcy, więc okej. Pięknie. No, udało się. Naprawdę, bez większego problemu udało się. Dobra, nyga, wiem, że mnie nie lubisz, ja ciebie też nie lubię. Jeszcze na tego tutaj łysego muszę kamienie milowe zrobić. A kamieni milowych ile mam zaliczonych? Nie wyścigów, tylko kamieni. Chciałbym wiedzieć, musimy chwilę poczekać. 3. Nie ma sprawy. Mi to nie robi.
Możemy sobie radar zrobić za to. I to na pewno coś urobi. Na przykład ten sobie zrobimy i możemy się ścigać z tym ziomusiem. Websterem. Z łysym będziemy mogli się ścigać. Dobra. Tutaj autka widać. Bardzo chcą się ze mną spotkać, ale nie. Udało mi się zaliczyć fotoradar. Łysol. Dobra, Łysol jest gotowy. Musimy chwilę jeszcze tutaj się pobawić z fotoradarami. Zaraz się spotkamy z Łysym. Mleczko, żeby nie zarysować gładzi do powierzchni płaskich. Tak, nie wiem, czy wam to jako tako przysporzyło uśmiechu na twarzy, że próbuję być miły, ale mi tak. Powierzchnia płaska. Dobra, 290 będzie? Nie, kurwa, nie będzie. Wiecie co, nie chce mi się. Już mi się nie chce, jeszcze ta aż maciura mnie zranowała. Weź na mnie tutaj, nie pympaj. No to chyba będzie koniec tego, no. 21 części. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak co? Nara.